były minister do spraw spraw służb polityk platformy obywatelskiej paweł graź dzień dobry dzień dobry witam serdecznie w ultimatum mija nic się nie dzieje panie pośle czy porwany w pakistanie polak i jego rodzina mogą wierzyć że polski rząd robi cokolwiek by nasz odak został uwolniony yy... Ten tragiczny przypadek jest od pierwszego dnia, od pierwszej informacji o porwaniu, jest analizowany i monitorowany codziennie w analiza, 24 godziny na dobę tylko nic nie przez dzieje, centrum antyterrorystyczne. Nasze służby są w stałym kontakcie ze służbami pakistańskimi. Całkiem niedawno kilka dni, dosłownie temu miała miejsce wizyta na bardzo, bardzo wysokim szczeblu wojskowym i szczeblu związanym. Ze służbami specjalnymi. Czy wizyta Pakistańczyka w Polsce nie, czy Polaka w Pakistanie? Wizyta Polaków, grupy Polaków w Pakistanie. E, i naprawdę w Ale tej wizyta sprawie, poświęcona tej sprawie? W te, również tej sprawie, tak. E, A kto był i w Panie tej pośle? Sprawie... No nie, no, był, po, Powiedział pan A, były B. Były najwyższe czynniki wojskowe i związane ze służbami specjalnymi. Jakieś nazwiska? Szefowie służb? Nie wiem, czy jestem uprawniony do, do mówienia nazwisk, więc wolałbym tego uniknąć, ale była to wizyta bardzo wysokiego szczebla. Coś przyniosła? Ehm. Wszystko naprawdę, co w tej sprawie mogą zrobić polskie służby, zostało zrobione. Sytuacja jest niezwykle trudna, dlatego, że po pierwsze wiadomo, że Polak przebywa na terenie, który jest absolutnie przez nikogo niekontrolowany. To jest miejsce, gdzie trwają nieustanne walki między talibami a pakistańczykami. To jest pogranicze Afganistanu i Pakistanu i to jest teren niekontrolowany przez nikogo. W związku no to może z tym... powiedzmy, że jesteśmy bezradni i nic nie możemy w związku zrobić, panie z tym pośle. sytuacja jest trudna. Polak nie jest tam zresztą jedynym porwanym. Porwani są również obywatele amerykańscy, porwani są inni obywatele. Dzisiaj e, mamy informację, że dokładnie w tym terenie zostało uprowadzonych 30 policjantów e, pakistańskich, więc naprawdę jest to bardzo trudny no, czy, teren. Czyli i my i władze Pakistanu są bezradne? I trzeba liczyć tylko my, na to, że terroryści zlitują się nad Polakiem władze, i go Władze dnia, tak? Pakistanu są w kontakcie z terrorystami. Otrzymują sygnały, otrzymują żądania, otrzymują... Jest władzą pakistańskim przez terrorystów stawiane ultimatum. Na tyle, na ile możemy wpływać na rząd Pakistanu, to to robimy. No, ale ale nie pan... jesteśmy... Nie ma możliwości naszego bezpośredniego działania na tym terenie. Powiem więcej, nie ma państwa takiego, które Byłoby tam na tym terenie przeprowadzić bezpośrednią operację. Ale ta wizyta coś przyniosła konkretnego? Jakieś namacalne deklaracje? Choćby? Albo namacalne plany władz pakistańskich? Panie redaktorze, ten incydent jest monitorowany w trybie 24-godzinnym przez centrum antytorystyczne i to wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. A dlaczego nie wyślemy tam gromu? Mamy grom, mamy silną jednostkę wprawioną w tego typu akcjach. Dlatego, że po pierwsze, żeby wysłać grom, musielibyśmy wiedzieć, gdzie go wysłać. Nikt nie wie, gdzie ten porwany przebywa. Wiadomo tylko tyle, że jest przemieszczany w różne miejsca, że nie znajduje się w jednym konkretnym miejscu. Jak to jest teren przez nikogo niekontrolowany. Nie dalej jak wczoraj, również na tym terenie mieliśmy do czynienia z potężnym zamachem na infrastrukturę. Został zerwany jedyny most łączący tak naprawdę Pakistan z Afganistanem. I jedyna droga zaopatrzenia żołnierzy wojsk NATO w Afganistanie. Więc Gromu tam nie, nie Naprawdę. Grom wykluczony, żeby tam pojechał. Nie ma możliwości, żeby Grom przeprowadził tam samodzielnie operację. A na Grom w okrojonym budżecie mu Mam nadzieję, że, że na grom żadnych, żadnych cięć nie będzie. Minister Tichocalał, kosztował to budżet, 2 miliardy oszczędności. Jak te oszczędności, panie pośle, mają się do wymogu dwuprocentowych wydatków na obronność? Dlatego jeszcze skończę poprzednią myśl. Dlatego, że mamy zapewnienie pana ministra, i takie jest ustalenie pana premiera i pana ministra po wczorajszych rozmowach, że nie będzie żadnych cięć, jeśli chodzi o kontyngent w Afganistanie. A wiadomo, że grom jest częścią tego kontyngentu. W związku z tym, tym ani ten kontyngent, ani zabezpieczenie żołnierzy nie będzie elementem cięć budżetowych. Jak utrzymać dwuprocentowe wydatki na Ministerstwo Obrony Narodowej zapisane w ustawie, w sytuacji, kiedy są takie oszczędności? Jesteśmy Powiedzmy na... sobie wprost, to jest nie do zrobienia. Zobaczymy. Jest luty, jesteśmy na początku roku. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza, jak będzie wy wyglądał budżet w... do końca roku. Do nie po ma pierwszej. pomysłu na zmianę tej ustawy? Po drugie, e, wszystkie resorty, wszystkie, nie tylko Ministerstwo Obrony Narodowej, ale wszystkie resorty to zostały zmuszone do wiemy. przygotowania pakietu Pytam oszczędnościowego. Pytam o resort obrony i o zmianę ustawy. Nie ma pomysłu na to? Na razie nie ma takiego pomysłu i na razie nie ma takiej potrzeby. Wiadomo, na czym nie będziemy oszczędzać. Nie będziemy oszczędzać na płacach dla wojska i na emeryturach. Nie będziemy oszczędzać na, na profesjonalizacji. Czyli to wszystko, co w programie profes profesjonalizacji zostało na ten rok zapisane, to zostanie wydane A i okręt na to podwodny kupimy, nie, nie zabraknie. okręt podwodny kupimy? Jeśli chodzi o wydatki, znaczy będziemy głównie oszczędzać na wydatkach rzeczowych typu, nie wiem, remonty smary, paliwa, czyli na tego typu, tego typu obszarze miliardy budżetowym. Się na tym znajdzie, to jest jakiś natomiast natomiast również będą, będą oszczędności, jeśli chodzi o zakupy. Natomiast priorytetem będzie jedno, to znaczy będziemy renegocjować umowy. W pierwszym rzędzie będziemy renegocjować umowy z dostawcami zagranicznymi po to, żeby maksymalnie chronić polski przemysł zbrojeniowy. I dlatego przez pana ministra Klicha, przez pana ministra gospodarki, przez pana ministra skarbu, zostaną wspólnie przygotowane i wypracowane priorytety zamówień w polskim przemyśle zbrojeniowym. Panie pośle, kiedy wczoraj ruszył proces w sprawie strzelaniny w Dundarkhel, myślał pan sobie, że ta sprawa powinna mieć taki finał, że ta sprawa powinna znaleźć się przed sądem? Ta sprawa jak najszybciej powinna w sądzie się zakończyć. Liczę A nie jest tak, że ona na to, że. poziomie szybki... prokuratury powinna zostać umorzona? A czy ja jestem zawiedziony, szczerze mówiąc, postępowaniem prokuratury w tej sprawie? Zresztą w ogóle myślę, że przy tej okazji, przy okazji tego procesu zostaną wyjaśnione, no takie powiedziałbym niejasności, o których, o których również, niejasności się, również w mediach się pojawiały. Bocizą dlaczego dlaczego ta sprawa że... w ogóle się pojawiła? No, się pojawiła trochę, przypomnę, w dziwnym momencie. Pojawiały się informacje dosyć niejasne na temat roli w ujawnieniu tej sprawy służby kontrwywiadu wojskowego. Przypomnę, że pan Macierewicz Jaki... zawsze tak chętny do zabierania głosów w, w każdej sprawie. W tej akurat nie powiedział nigdy ani Słowo. Ale jaki interes miałaby służba kontrwywiadu, żeby rozdąć tę sprawę? Nie wiem. Myślę, że to, 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 to należy wyjaśnić. Natomiast to może komisja do spraw Ja spraw służb, wierzę, że się tym ja ja wierzę pośle. po pierwsze głęboko, że e, będzie szybki i sprawiedliwy proces. E, dopóki e, ci żołnierze nie zostaną skazani prawomocnym wyrokiem, ja wierzę i jestem przekonany o ich niewinności. Komisja do spraw Specjalnych służb nie zajmie się tą rolą służby kontrwywiadu? E, dlatego się nie zajmie, ponieważ dokładnie e, tą sprawą i całą otoczką zajmuje się sąd, trwa proces i liczymy na szybki sprawiedliwy wyrok Paweł w tej Krajusz, sprawie. dziękuję bardzo. Dzięki.